Metropolia Śląska. Na powierzchni 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych mieszka ponad 2 miliony ludzi. To właśnie dla nich tutaj jesteśmy, aby przynieść nadzieję, wiarę, rozprzestrzeniać miłość do Zbawiciela, który ofiarował swoje życie za Ciebie i za mnie. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Honorujemy Go, uwielbiamy i pragniemy, by każda osoba mogła cieszyć się nowym życiem w Jezusie Chrystusie. Relacje są dla nas ważne, dlatego w każdą niedzielę przed oraz po nabożeństwie jesteśmy dla Ciebie, aby z Tobą porozmawiać i pomodlić się. Kościół to nie budynek, a ludzie wspólnie budujący społeczność, której głową jest Jezus Chrystus. Wierzymy, że Pismo Święte jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów. Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne. Jak serce pompuje krew do całego organizmu, tak naszym pragnieniem jest rozprzestrzeniać wiarę i nadzieję w Metropolii Śląskiej. Jesteśmy Kościołem, jesteśmy sercem Metropolii. Kochani, więc co? Więc witajcie. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatni raz w taki tak zwany normalny sposób spotkaliśmy się 8 marca, więc żartowaliśmy sobie rano, że ten Dzień Kobiet nie poszedł zbyt dobrze w tym roku, bo potem odwołali nabożeństwa i zamknęli cały kraj i cały świat. Także to tak pół żartem oczywiście, więc boimy się, co będzie jutro, bo jutro Dzień Dziecka i pierwsze nabożeństwo, więc nie wiemy, co będzie. Ale Marysia mówi o ufności Bogu, więc zaufamy, że po dniu dziecka nie zamkną z powrotem kościołu i wszystkiego dookoła. Kochani, dziękuję. Postaram się nie mówić dzisiaj bez końca, dlatego że przez ostatnie 3 nabożeństwa, które robiliśmy, takie krótkie, 45-minutowe, musiałem mówić max 25 minut. Z trudem mi to wychodziło. Wszystkie spotkania online, różne jakie robiliśmy przez ostatnie 2 miesiące, też trzeba było mówić krótko, więc mam nadzieję, że dzisiaj nie popłynę za długo i nie postanowię mówić i mówić i mówić, ale gdyby tak się stało, to po prostu idźcie na kawę i oddawajcie tam Bogu chwałę. Kochani, do rzeczy, więc przez ostatnie 3 tygodnie głosiliśmy o Bożej woli, czyli mieliśmy naszą serię Poznaj Bożą Wolę dla swojego życia. I mówiliśmy różne rzeczy na ten temat i też chcę Was zachęcić, jeśli nie słyszeliście tych 3 poprzednich kazań, to można je zobaczyć na YouTubie, czy wpiszecie sobie Serce Metropolii Katowice, to te rzeczy, które udostępnialiśmy z naszych nagrań z Kościołem, tam są. Więc zachęcam Cię, obejrzyj sobie, wysłuchaj je. One były naprawdę bardzo dobre. Ja cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że takie były. Ale obejrzyjcie sobie, nawet jeśli nie były aż takie bardzo dobre, to obejrzyjcie. Bóg potrafi przemówić do człowieka nawet przez słabe kazanie, więc miejcie także dzisiaj otwarte serca na głos Ducha Świętego. Więc kochani, poznaj Bożą wolę dla swojego życia. Dzisiaj chcę mówić o poddanej woli. Zaraz będziemy czytać kilka bardzo ciekawych, bardzo inspirujących, bardzo też myślę weryfikujących nasze postawy wersetów z Pisma Świętego. Ale przez ostatnie 3 tygodnie mówiliśmy o tym, że Bóg ma plan dla każdego człowieka. Bez względu na to, z jakiego powodu pojawiłeś się na ziemi, kim dzisiaj jesteś, kim może będziesz za jakiś czas, Bóg ma plan dla każdego. I Bóg umieścił Ciebie w swoim planie. Bóg myśli o Tobie dobrze i chce, abyś tam się znalazł.
Mówiliśmy także o tym, aby używać tego, co masz dzisiaj w swojej ręce. Nie czekać na jakieś super objawienie, na jakiś wielki wybuch, że coś spadnie z nieba i teraz jest moje powołanie, mogę służyć Bogu. Nie, mówiliśmy o tym i też czytaliśmy w Piśmie Świętym, że użyj tego, co masz. Że Bóg realizuje powołanie krok po kroku. Dzisiaj jesteś tu, jutro Bóg będzie chciał, byś był tam dalej, ale musisz zacząć z tego miejsca, w którym dzisiaj jesteś, więc używaj tego, co masz. I tydzień temu mówiliśmy o tym, że Królestwo Boże jest najważniejsze. Mówiliśmy o tym, że miejsce człowieka, nasze powołanie każdego z nas, bez względu na to, jakie ono jest dzisiaj i co Bóg dla nas zaplanował, ono jest umiejscowione w większej misji, w czymś większym. A tym czymś większym jest Boże Królestwo. Boże Królestwo tutaj na ziemi. Czytaliśmy tekst z Ewangelii, który mówi, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Czyli nie czekajcie na to, co wy chcecie, ale najpierw służcie Bogu. Więc jesteśmy częścią czegoś większego. I to wszystko moglibyśmy podsumować. Taką główną myśl, która towarzyszy nam od tych trzech tygodni, jest, i pozwólcie, że ją przeczytam i też będziemy mogli ją zobaczyć tutaj za chwilę. I ta myśl mówi, że odkrycie Bożej woli dla twojego życia nie jest kwestią określenia, czego ty chcesz, ale czego On, czego Bóg chce w twoim życiu. Więc nie odkryjesz Bożej woli, nie odkryjesz Bożego powołania, jeśli będziesz skoncentrowany na tym, co ty chcesz. Najpierw musisz wziąć, nie najpierw, ale w ogóle musisz wziąć to, co Bóg chce. Stąd werset w Piśmie Świętym, jestem przekonany, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a potem różne rzeczy będą wam dodane. Więc kochani, dzisiaj mówimy o poddanej woli, o woli poddanej Bogu. Więc rozwijając myśli, które przed chwilą powiedziałem, to, że aby powołanie, aby twoje powołanie, aby Boże działanie mogło się objawiać, mogło się realizować w twoim życiu, to musisz poddać swoją wolę, swoje chęci, swoje pragnienia właśnie Bogu. Możesz powiedzieć, gdzie to jest napisane w Piśmie Świętym, no to już ci mówię, Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 42 werset. I to jest absolutny hit. To jest to, co powinniśmy naśladować, czyli postawa Pana Jezusa Chrystusa. I w tym miejscu otworzę Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. Zachęcam, miejcie na nabożeństwach Pismo Święte w jakiejkolwiek formie, czytajcie. I Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 42 werset. To jest sytuacja modlitwy Jezusa w ogrodzie Getsemane. To jest kilka chwil, nazwijmy to, zanim Jezus został ukrzyżowany. Krótko parafrazując ten tekst, tą historię, myślę, że nie do końca czasem zdajemy sobie sprawę z tego, że Jezus miał wybór, czy pójdzie na krzyż, czy nie pójdzie. Miał wybór, bo też był człowiekiem. Był Bogiem, ale był człowiekiem. Więc on miał wybór, mógł zdecydować, czy on tam pójdzie. Powiesz, że to był Boży plan zbawienia. Tak, to był Boży plan zbawienia. Ale czytajmy. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 42, 43 werset. I Jezus modli się i mówi: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i dodawał mu sił. Pan Jezus mówi: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Inne tłumaczenia mówią, jeśli możesz. Jeśli jest taka możliwość, możemy parafrazować, oddal ode mnie ten kielich, czyli to, co ma się za chwilę wydarzyć. To, że mam umrzeć na krzyżu, ponieść ciężar wszystkich grzechów każdego człowieka, moje i twoje, ciężar chorób, to na pewno nie było przyjemne. Ale On to zrobił dla nas, dla mojego twojego zbawienia, dla mojego twojego uzdrowienia. Więc Jezus mówi, jeśli chcesz, niech ten kielich będzie odsunięty ode mnie, ale jednak niech nie będzie moja wola, ale twoja. Słuchajcie, to jest klucz. Dalej 43 werset mówi, że to tylko tak wspomnę, że wtedy aniołowie przyszli, dodawali mu sił. Zanim rozwinę ten temat twojej woli, Panie, zwróć mi uwagę na to, że Jezus mówi, niech będzie twoja wola. Zgodzę się na nią. Wiem, co mnie czeka. Ponieważ był Bogiem, doskonale wiedział, co go czeka, jaki ciężar będzie musiał przyjąć za chwilę. Ale mówi, niech będzie twoja wola, nie moja wola, twoja wola. I potem aniołowie przyszli, dodawali mu sił.
Teraz dodaję do kazania, czyli będzie długie. Kiedy on się poddał, czasem jego wola wydaje nam się ciężka. Trudno i czasem tak jest. Ale kiedy Jezus poddał się Bożej woli, aniołowie przyszli, dodawali mu sił. Dodali mu sił, aby tą wolę unieść. Więc możesz być pewny, możesz być dzisiaj zachęcony, że jeśli zdecydujesz się w swoim życiu brać to, co Bóg wkłada do twojego życia, to On również da ci siłę, aby to przetrwać. Nawet jeśli to przez pewien czas będzie strasznym kamieniem, strasznym ciężarem, On da ci siłę, aby to przejść. Więc słuchajcie, Jezus mówi, nie moja wola, ale twoja wola. Słuchajcie, i gdyby nie ta sytuacja, gdyby nie poddanie Jezusa woli Boga Ojca, to może byśmy się tutaj dzisiaj nie znaleźli. Bo Jezus by nie poszedł na krzyż. Wiem, że możesz powiedzieć, to jest to logiczne gdybanie, gdyby nie poszedł, gdyby to. Ale jednak jest klucz. Jezus poddał swoją wolę Bogu. Boży plan zbawienia, Boże powołanie, Boży plan zbawienia mógł się realizować dalej. Nie został niczym zatrzymany. Nie będziemy gdybać, co by się stało, gdyby Jezus powiedział nie, ale niech twoja wola. Więc Jezus zwycięży w ogrodzie Getsemane. Adam w ogrodzie Edem sprzeciwił się Bogu z Ewą. Przez to pojawił się grzech. Natomiast Jezus poddał swoją wolę Bogu w ogrodzie Getsemane. I możemy być zbawieni. Jezus poszedł na krzyż. Więc jak możemy odkryć Bożą wolę dla swojego życia? Jak może Boże Królestwo objawiać się wśród ludzi na ziemi? Odpowiedź jest taka, że wtedy, kiedy moja wola będzie poddana Bogu, kiedy ja nie będę skoncentrowany na tym, co ja chcę, kiedy ja nie będę skoncentrowany na drugiej części wersetu, który mówi o szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko będzie nam dodane. Bardzo często szukamy tego drugiego, aby było nam dodane, a potem sobie dodajemy tą pierwszą część, szukajcie Bożego Królestwa. Więc do momentu, kiedy będziemy szukać tego, co ma nam być dodane, nie będziemy chodzić Bożym powołaniem, będziesz chodzić Bożej woli. Boże Królestwo nie będzie mogło się realizować, rozwijać na ziemi. Więc jeśli chcesz odkryć Bożą wolę, chcesz odkrywać Boga w swoim życiu, twoja wola musi być Mu poddana. Ty musisz chcieć to, co Bóg do ciebie mówi. Chcesz tego, musisz tego chcieć. I warto też, kochani, zwrócić uwagę na fakt, że jest różnica pomiędzy tym, czego my chcemy, a tym, czego chce Bóg. Czasem nam się wydaje, Bóg coś do nas mówi, mamy jakieś pragnienia, jakieś odczucia i czegoś chcemy. I mówimy, że to Bóg mówi. A Bóg czasem chce, albo bardzo często chce czegoś innego dla naszego życia. Ty się możesz modlić o coś i ubrać to w piękne chrześcijańskie historie, to czego Ty chcesz, ale Bóg naprawdę bardzo często chce dla Ciebie czegoś innego. Chce dla Ciebie czegoś innego. Więc musimy się upewnić w tym, przyjąć to, że musisz się upewnić, że Twoja wola jest Jemu poddana, że pozwalasz Mu działać, że kiedy modlisz się o coś, czekasz na coś, to nie przychodzi. Bóg Ci może pokazuje coś na nowo, to musisz się temu poddać. Powiedz, dobra, nie ma tego. Chcę tego, co Ty. Co mam robić dalej? Więc, kochani, szukając Bożej woli, często mamy już wyobrażenie co do tego, co Bóg od nas chce. Bardzo często szukasz czegoś, masz jakieś pragnienie i Ty już wiesz, czego Bóg od Ciebie chce. I wtedy szukamy boskiego potwierdzenia naszych pragnień. Oczekujemy czegoś. Może jest to związane ze służbą, może jest to związane czymś z życia, z partnerem, z pracą, ze spełnieniem jakichś marzeń, ze spełnieniem zawodowym. I bardzo często szukamy boskiego potwierdzenia dla tego, co my chcemy. Ale bardzo często to są tylko nasze pragnienia. Bóg chce nam dawać to, czego pragniesz. Bóg nie jest sadystą. Chcę, żebyśmy też to zrozumieli, że Bóg nie jest sadystą, który mówi nie. Najpierw będzie tak, jak ja chcę. Jak spełnisz to, to wtedy będę dodawał Ci dobrych rzeczy do Twojego życia. Nie. Dlatego, że On wie, mówiliśmy to na pierwszym spotkaniu na temat Bożej woli naszego życia, że Bóg wie lepiej, co dla nas jest dobre. I On chce prowadzić nas do najlepszych rzeczy. Ta droga jest często wyboista,
ale On nas do tego prowadzi. Więc szukajmy najpierw Bożego Królestwa, Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie nam dodane. Tydzień temu też mówiliśmy i przytaczaliśmy modlitwę Jezusa, modlitwę pańską tak zwaną, gdzie Jezus mówi, przyjdź Twoje Królestwo i bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Więc mówiliśmy właśnie o Bożym Królestwie i Pan Jezus, kiedy mówi uczniom, jak mają się modlić, modlił się, przyjdź Twoje Królestwo i jednym tchem to dawał, niech będzie Twoja wola. To też jest podkreślenie tego, że Twoje Królestwo niech przyjdzie, niech będzie Twoja wola. Jezus nie modlił się, niech przyjdzie Twoje Królestwo i niech choć trochę będzie po naszej myśli. Jezus mówi, niech ono przyjdzie, niech będzie Twoja wola. Więc kochani, nie możemy mieć jednego bez drugiego. Królestwo Boże nie może przyjść inaczej niż na Bożych warunkach, niż na Jego warunkach. Nie tak jak ja, tak jak Ty chcesz. Jeszcze raz podkreślam, Bóg nie jest sadystą. Ale z jakiegoś też powodu ludzie uważają, że kiedy Biblia mówi o Bożym Królestwie, to odnosi się tylko do nieba, do tego, co będzie tam. Ale wiemy też, że Boże Królestwo, ono ma tutaj przez Kościół, przez wierzących, Boże wartości, Boża sprawiedliwość roznosić się po ziemi. Więc kochani, jeśli mówimy o Bożym Królestwie, jeżeli Boże Królestwo jest miejscem, w którym Jego wola jest obecna i przestrzegana, to oznacza, że jest ono obecne wszędzie tam, gdzie ludzie uznają Jego wolę i poddają się jej. Czyli jeżeli Boże Królestwo jest tym czymś, gdzie jest Jego wola, Jego obecność przestrzegana, to jest tam, gdzie my poddajemy się Jego woli. To jest tam, gdzie robimy to, co Bóg od nas chce. To, co czytasz w Piśmie Świętym. To, do czego Bóg Cię zachęca, do czego Cię napomina. Więc, kochani, Jego wola, poddanie Bożej woli, to wszystko zaczyna się od naszego serca. Wszystko zaczyna się tu. Czy pozwolę Mu na to. Więc wszystko zaczyna się od nas. Więc, kochani, kiedy myślę o tym, to i patrzę sobie na to, co jest wokół nas, obserwuję ludzi i też obserwując własne życie, to wielu ludzi chce zmieniać świat. Wielu ludzi, chrześcijan, kościoły i ludzie, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, chcą zmieniać świat. Chcemy, aby było inaczej. Jako chrześcijanie chcemy zobaczyć duże kościoły, przemienione kościoły, przemienioną Polskę. Gdzieś podświadomie, gdzieś w naszych sercach, w naszych głowach chcemy tego. Chcemy Bożego działania, chcemy, aby było wow. Aby chorzy byli zdrowi i tak dalej. Jednak ściera się to z tym, że nasze serca, nasze życie wielokrotnie nie są poddane Bożej woli. My chcemy, aby to było. I często chcemy, aby to się jakoś stało. Żeby to się stało. Najlepiej, żeby pastor czy grupa uwielbienia, ktoś wywołał tą cudowną atmosferę, sprowadził niebo na ziemię i jest fire. Dzieje się. Ale to zaczyna się od naszego serca. Łukasz w 17 rozdziale, Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 20-21 werset, możemy przeczytać. Jezus zagadnięty przez faryzeuszów, oto kiedy przyjdzie Królestwo Boże, Jezus odpowiedział, Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nikt nie powie, spójrzcie, jest tutaj, albo spójrzcie, jest tam, bo właściwie Królestwo Boże jest pośród was. Więc pytają Jezusa, kiedy przyjdzie Boże Królestwo, jak to się stanie, jak to zobaczymy. Czyli gdzieś właśnie czekamy na coś takiego wielkiego, na takie wow, jak to będzie. A Jezus mówi, ale ono jest pośród was. Hej, obudźcie się, ono jest pośród was, ja wam to daję. Ja wam powiedziałem, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Módlcie się, niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech będzie Twoja wola. Mówi, ja wam to daję, to jest pośród was. Dalej Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, 7 rozdział, 38-39 werset. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Więc Pan Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, jeśli ktoś ma pragnienie spotkania się ze mną, relacji ze mną, doświadczenia mojej mocy, mojej miłości, no to niech przyjdzie do mnie.
Jeśli ktoś potrzebuje uzdrowienia, uwolnienia, pocieszenia, odbudowania swojego życia, to niech przyjdzie do mnie i pije. A wtedy z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Wtedy to Boże Królestwo zacznie się realizować, jeśli pragniesz. Kochani, jeśli nie pragniemy, do kogo Bóg przychodzi? Bóg przychodzi do tych, którzy pragną. Bóg daje się poznawać tym, którzy Go pragną. Jeśli ktoś jest i na coś, jeśli ktoś na coś czeka, na jakieś Boże działanie, rozwiązanie i czekasz, ale tak naprawdę nie ma w tobie pragnienia. Bardziej czekasz na to, a rzeczywiście samo spadnie i coś się wydarzy w twoim życiu, to się tak nie wydarzy. Ja i ty musimy pragnąć Boga. Ja i ty musimy pragnąć przyjść do Jezusa każdego dnia i pić. Brać Jego wolę. Brać to, co On chce. Brać tą wodę, którą On ma. Nie tą wodę, którą ty sam przyniesiesz do Jezusa i się jej napijesz z Nim. On chce, abyś pił tą wodę, którą On ma. Potoki żywej wody popłyną z Jego wnętrza. Jezus mówi, nie zobaczycie rzeki płynącej z nieba. Jezus mówi, nie zobaczycie, przyjdziecie do mnie i będzie się lało. Jezus mówi, że ci, którzy pragną, doświadczą tego, że popłyną z wnętrza, z waszego wnętrza popłynie ta Boża obecność. Z waszego wnętrza. Tych, którzy pragną. Więc kochani, Boże Królestwo nie przychodzi znikąd. Ono przychodzi z nas. Bóg chce, abyś był z Nim, z Jezusem Chrystusem pojednany. On chce, abyś jako chrześcijanin był bramą, przez który On przeleje swoją chwałę, swoją moc na świat. Tak Bóg chce. Dlatego mówi, ono jest pośród was. Bóg chce użyć siebie. Bóg chce użyć mnie. Bóg chce użyć Kościoła, aby Boże Królestwo było. Naprawdę, w ogromnej skali mamy wpływ na to, na ile to Boże Królestwo będzie. Kiedy ja zacznę mówić innym o Jezusie, kiedy ty zaczniesz mówić innym o Jezusie, kiedy ty będziesz miał relację z Bogiem, kiedy ty pomodlisz się o kogoś, kiedy ty zaprosisz kogoś do Kościoła, kiedy pozwolisz Bogu działać w swoim życiu, a nie będziesz skoncentrowany na tym, co ty chcesz, to Boże Królestwo będzie się realizowało. Ono będzie. Nie będziesz musiał chodzić smutny, że czegoś nie ma, ale ono będzie. Więc jeśli chcesz zobaczyć, doświadczyć Bożego Królestwa, jak przychodzi na świat, to musi rozpocząć się od Bożej woli, która jest w tobie. Jeśli chcesz Bożego działania, jeśli chcesz poznać Bożą wolę w swoim życiu, to musisz zacząć od poddania Jego woli. List do Rzymian, 14 rozdział, 17 werset mówi, gdyż Królestwo Boże, to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Więc czym jest Królestwo Boże? To nie jest pokarm ani napój. Boże Królestwo to nie jest to coś, czego możemy dotykać. To nie są jakieś materialne rzeczy, jakieś dobra, których w naturalny sposób potrzebujemy i Bóg o tym wie. Dlatego modlimy się chociażby o pracę, o inne rzeczy, bo Bóg to wie, On jest tym zainteresowany. Ale Boże Królestwo to nie są te rzeczy, których dotykamy. To jest sprawiedliwość, to jest pokój, to jest radość w Duchu Świętym, to jest Boża sprawiedliwość, to jest radość w Nim. To jest sprawiedliwość, to jest świętość Boża. Więc ludzie poddani Bogu są wypełnieni sprawiedliwością, pokojem, radością w Duchu Świętym. Jeśli czegoś nam brakuje w życiu, to powinniśmy to swoje życie poddać Jezusowi. Oczywiście powinniśmy, ja i zachęcam nas, którzy tego słuchamy, żeby je poddać zanim czy czegoś brakuje. A jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś wcześniej, to jeśli czegoś ci brakuje, to powinieneś skoncentrować się na szukaniu Bożego Królestwa. A wszystko inne Bóg ci doda i to jest pewne. Jeżeli 2 plus 2 jest 4 i to uznajemy za pewność, to tak jest też z tym. Jeśli szukasz Bożego Królestwa, On da ci to, co jest ci potrzebne. A nawet dostaniesz więcej. Odkryjesz więcej. Więc zachęcam cię, jeśli czegoś ci brakuje, poddaj swoje życie Jezusowi. Jeśli nie poznałeś Jezusa jako Pana Zbawiciela, oddaj Mu swoje życie. Zaproś Go do swojego życia. Niech On się stanie numerem jeden. Niech On się stanie, zaproś Go.
I jeśli, kochani, mówimy o odkrywaniu Bożej woli, to odkrycie Bożej woli nie jest miejscem, do którego mamy dotrzeć. Więc Boża wola nie jest jakimś miejscem, nie jest może jakimś budynkiem, nie jest czymś, czego możemy w jakiś fizyczny sposób dotknąć. Ale odkrywanie Bożej woli jest postawą naszego serca. Naprawdę tak jest. To ja decyduję, gdzie decydujesz o tym, czy chcesz Boga w swoim życiu, czy nie. Nie decydujesz o tym swoim myślami, swoim mózgiem. Decydujesz swoim sercem. Tak jak ktoś zakochał się w swoim mężu, w swojej żonie, no to decydowaliśmy o tym swoim sercem. Chyba że ktoś racjonalnie tego podszedł, przeliczył za i przeciw, z tą warto, z tym warto. Ale raczej jestem przekonany, że 99% to jest serce. To jest serce. Więc odkrywanie Bożej woli jest postawą Twojego serca. Więc odkrywanie Bożej woli nie jest kwestią wyboru właściwej ścieżki, kariery czy czegokolwiek w naszym życiu. Właściwej kariery w Kościele, w Bożym Królestwie. Nie. Odkrywanie Bożej woli to jest ciągła postawa poddawania się Bożej woli ponad naszą własną. Jeśli chcesz żyć z Bogiem, jeśli chcesz doświadczać Jego mocy, Jego obecności, to niestety, może nie niestety, dla mnie to nie jest niestety, to jest ciągłe poddawanie Jego woli. Bo my każdego dnia z czymś się konfrontujemy. Każdego dnia musisz decydować, czy uwierzysz Panu Google'owi, czy będziesz modlił się do Boga. Więc odkrywanie Bożej woli jest podróżą, w której Bóg testuje nasze serce i łamie nas. Odkrywanie Bożej woli to jest proces, to jest pewien proces łamania naszego ja. Wiem, że to jest trudne słowo, ale tak jest. Proces łamania jest nieprzyjemny, ale musi mieć miejsce, jeśli chcemy doświadczyć wypełnienia Jego planu, Jego powołania dla swojego życia. Jeśli chcesz doświadczyć Bożego Królestwa, to musisz doświadczyć pewnego łamania Twojego ja, naszego ego, Twojego ego. Myślę, że Jezus, kiedy był w ogrodzie Getsemane, kiedy czytam ten tekst, ja naprawdę tam widzę, jak Jezus też się z tym zmagał. To nie było proste. On musiał to wszystko przejść. On musiał się złamać, mówi, zrobię to. Niech będzie Twoja wola. Nie chcę tego, ale niech będzie Twoja wola, Ojcze. Złamanie jest bolesne. Czasem z poszukiwaniem Bożej woli, z tym, kiedy Bóg zmienia nasze serce, kiedy zmienia nasze nastawienia, to złamanie, ten proces jest bolesny. Często jest to odrzucenie. Odrzucenie ze strony bliskich, ze strony różnych ludzi. To jest samotność bardzo często. To jest rezygnacja z naszego komfortu, z naszej strefy komfortu. To jest rezygnacja z rzeczy, które pasują mi, aby je robić, aby je mieć. Kiedy zaczynasz służyć Bogu, albo kiedy zaczynasz coś robić, albo kiedy Bóg się do czegoś przekonuje i wtedy musisz czegoś zrezygnować, co jest dla Ciebie miłe i przyjemne. I teraz masz wybór, co zrobisz. Pójdziesz za Bogiem, będziesz robił to, co On do Ciebie mówi, czy będziesz dalej stał na swoim i próbował Boga w to wkręcić, dopasować Go, bądź nawet wymóc na Nim, aby było tak, jak Ty chcesz, jednocześnie oczekując, że będzie Boże Królestwo w Twoim życiu. Tego nie da się pogodzić. Naprawdę się nie da. Jeśli tak próbujesz robić cały czas, to po prostu przestań. To nie ma sensu. To się nie uda. Wiecie, i przypomniałem sobie taką pewną historię. Czasem sobie przypominam pewne historie. I pamiętam, jak w pewnym etapie mojego życia, mojej służby, tak bardzo Bóg do mnie mówił, aby więcej Mu służyć, aby coś zrobić. I wiedziałem, że te rzeczy, które też stawały się moim pragnieniem, albo nawet już były moim pragnieniem, wiedziałem, że wtedy sporą część moich przyjemności, mojego komfortu będę musiał zostawić. I z jednej strony chciałem, serce mi biło. Byłem na jakimś nabożeństwie, czy na jakiejś konferencji, serce biło, tak, to jest to. A za chwilę mi się przypominało w drugiej półkuli, że no nie do końca. Bo lubię to i te rzeczy z tym stoją w sprzeczności. Jak mam to przejść? I mówię, modlę się, mówię, Boże, pomóż mi to przejść, bo ja chcę, ale nie potrafię.
Więc chcę Cię zachęcić, może jeżeli jesteś w takim miejscu, w którym Bóg Cię przekonuje do czegoś, albo upomina się, przestań ciągle myśleć o sobie. Weź to, co ja Ci daję. Podporządkuj mi się, podporządkuj się temu, co mówi Pismo Święte. Zacznij żyć porządnie, zacznij żyć ze mną. Zaufaj mi, że ja wiem, czego Ty pragniesz, ja Ci to dam. Prędzej czy później, ale Ci to dam. Jeżeli jesteś w takim miejscu, to chcę Cię zachęcić dzisiaj, abyś w trakcie tego nabożeństwa, na koniec, abyś mógł się modlić, może teraz się módl o to, żebyś pokonał to z Bogiem, aby poddać Jemu swoją wolę. Bo inaczej w tym miejscu się zatrzymasz i będziesz zły na Boga, za chwilę powiesz, że Bóg nie słucha, że Bóg nie wysłuchuje, albo że Bóg się na Ciebie obraził, bo nie jesteś najlepszym człowiekiem i mamy szereg wymówek. Ale po co mieć te wymówki? Skoro Twoja, moja wola może być Jemu poddana. Może powinieneś zapytać Boga, co powinienem, Boże, Tobie poddać? Co myślisz o tym i o tym w moim życiu? Miej poddaną wolę Bogu. I podobnie Gedeon, mówiliśmy o Gedeonie chyba w trakcie drugiej części naszych kazań. Gedeon to ten człowiek, który miał uwolnić Izraela od okupacji Midianitów, tak w skrócie mówmy. I kiedy w końcu Gedeon już przyjął tą Bożą wolę dla jego życia, aby uwolnił Izraela, aby pokonał wojska Midianitów, to Biblia mówi, że zebrał 32 tysiące wojowników. Miał dużą armię. Armię, która pozwoliłaby mu pokonać tych ludzi. Ale jednak Bóg mówi do niego, nie, słuchaj, to jest za dużo. Jest bardzo ciekawa historia, kiedy Bóg patrzy, kiedy Gedeon patrzy, jak oni piją wodę z rzeki i tak dalej. To jest 7 rozdział Księgi Sędziów. I kończy się na tym, że zostaje 300 ludzi z nim. Z 32 tysięcy zostaje 300 ludzi. To zdecydowanie mało. Zostaje 300 ludzi i historia jest taka, że tych 300 ludzi, 300 wojowników nie bierze ze sobą tarcz, mieczy, włóczni, wszystkiego tym, czym się walczy. Oni idą na obóz wroga, na obóz wrogiego wojska z trąbami, z banami i pochodniami. Bardzo ciekawa broń. Co więcej, nikogo trąbą, nic nie podpalili, nikogo nie uderzyli w głowę dzbanem. Po prostu co robili? Bóg im mówi, macie trąbić, potem macie rozbić dzbany i rzucić te pochodnie. Bardzo ciekawy sposób na walkę. Po ludzku to w ogóle jest jakaś abstrakcja, jakaś totalna głupota. Wyobraź sobie, że musiałbyś coś bardzo ważnego zrobić. Nie wiem, miałbyś wykopać fundament pod swój dom i mówisz, nie wezmę brygady robotników, nie zamówię koparki, będę to kopał łopatą po pracy, jak wrócę. Ile byś to kopał? Wieki. I właśnie tu jest podobna historia. 300 ludzi idzie z bronią, z pochodnami i poddali się Bożej woli. Jeśli zrobili to, co Bóg powiedział do Gedeona, czytamy w Piśmie Świętym, że całe to wojsko się, w skrócie mówiąc, przestraszyło i sami się wytłukli. Sami się wybili. Więc jest to pewne rodzaju szaleństwo. Jest to nieracjonalne zachowanie. Jakże często my lubimy się racjonalnie zachowywać. Trzeba się racjonalnie zachowywać. Czasem pewne rzeczy, które podejmujemy, nie możemy być jakimiś szaleńcami, ale tą racjonalność bardzo często łączymy z Bożym działaniem. I Bóg owszem, ale poczekaj. Ale to nie możemy tak zrobić. Użyjmy swojego rozumu też. Ale w tej sytuacji, kiedy Bóg chce, aby Twoja wola była Jemu poddana, to po prostu zdaj się na to, co Bóg mówi do Twojego życia. Kiedy czekasz na coś, kiedy czekasz, może jest w Twoim życiu jakaś bitwa, taką jak miał stoczyć Gedeon i chcesz to zrobić po swojemu, a Bóg mówi do Ciebie coś innego, to zaufaj Mu i zrób tak, jak On mówi. Zrób tak, jak On Cię prowadzi. Więc porzuć swoje racjonalne zachowanie, porzuć wtedy swoją mądrość i zaufaj Bogu. Przestań ciągle robić wszystko po swojemu. Przestań ciągle robić wszystko po swojemu. Więc bardzo często nie chcemy rezygnować z siebie. Nasz plan jest dobry i Bóg też jest dobry do momentu, kiedy nie chce nam trochę pomieszać.
Nasz plan jest naprawdę dobry. Często Kościoły, jako Kościół, mamy dobry plan. Ale chociażby, drodzy, wracając do naszego lockdownu, nazwijmy go naszym, bo braliśmy w nim udział, możemy mieć różne plany. I wiele kościołów także miało różne plany. I nagle trzeba było je zatrzymać. Trzeba było robić coś innego. I może Bóg chce zrobić taki lockdown w twoim życiu. Zatrzymać coś. I mówi: poczekaj. Zrób to, co ja do ciebie mówię. Zrezygnuj z tego. Nie mów, że jestem dobry, kiedy nie wpuszczasz mnie do swojego życia. Więc Boża moc objawia się wtedy, kiedy Mu na to pozwalasz. Księga Izajasza, 66 rozdział, 2 werset. Spokojnie pilnuję, nie będę mówił, aż wypijecie kawę. 66 rozdział Księgi proroka Izajasza, 2 werset mówi: ja też troszczę się o takich, którzy są pokorni i skorzy do skruchy, a ponadto szanują moje słowo. Bóg zapewnia nas, że troszczy się o takich. Troszczy się może czasem o takich nieracjonalnych ludzi, którzy pozwalają Bogu działać, którzy są gotowi zrezygnować z jakiegoś swojego komfortu, zrezygnować może z jakiegoś swojego marzenia, aby być po prostu blisko z Nim, aby budować Boże Królestwo. Drodzy, nie będzie wielkiej chwały, nie będzie Bożego Królestwa na ziemi, jeśli ty i ja tego nie zrobimy. Nie będzie Boga w twoim życiu, nie będzie pokoju w twoim życiu, jeśli Jezus Chrystus nie będzie twoim Panem, Zbawicielem. Tyle. Więc perspektywa świata zupełnie różni się od Bożej perspektywy. Świat, czyli to, co jest wokół nas, ceni rzeczy wzniosłe, potężne, dumne, wielkie. Ceni nasze ego, moje ja, moje ja. Ale Bóg ceni złamane, skruszone serce, które jest pokorne i uniżone przed Nim, które szanuje Jego Słowo. Co to szanować? Co to znaczy szanować Jego Słowo? To nie znaczy, że jak mi Biblia spadnie ze stołu, to ja teraz będę się kajał przed Bogiem, bo Pismo Święte, kawałek papieru spadł. Nie. Szanować Boże Słowo to znaczy, że ja je czytam i ja żyję według tego. Że jeżeli Pismo Święte czytasz i kradniesz, a tam pisze, kto kradnie, nie kraść przestanie, to szanuję wtedy, kiedy przestaję to robić. To jest szanowanie Pisma Świętego. Bóg ceni skruszone, złamane serce. Może jesteś dzisiaj w miejscu, gdzie twoje serce jest czymś złamane. Jest skruszone. Czekasz na Boga i czekasz, twoje serce jest skruszone, to możesz być pewny, że On to ceni, że On o tym wie. Że troszczy się. Troszczy się o taką postawę. Troszczy się o postawę, kiedy jesteś z Nim. Zatroszczy się o Ciebie, kiedy podejmiesz decyzję, aby być z Bogiem i wie, że to może Cię czekać dużo nieprzyjemności. Może od strony swoich bliskich, rodziny. Może to spowoduje, że coś stracisz, ale On to wie, bo On to ceni. I On się będzie o Ciebie troszczył. Naprawdę tak jest. On się będzie Ciebie troszczył. Więc, kochani, szukanie Bożej woli to jest śmierć własnego ja. I śmierć własnego ja nie jest formą boskiego sadyzmu. To już mówiłem wcześniej. Bóg zawsze ma myśli dobro o Tobie. Bóg zawsze ma na myśli życie. Więc nawet jeśli cierpisz z jakiegoś powodu, albo jeśli Twoje serce jest skruszone, złamane, to Bóg ma na myśli życie. Nie, żeby Ci dowalić. Nie, Bóg tego nie ma na myśli. Świat Ci dowali. Najpierw Ci pokaże, że Ty jesteś fajny, ale potem Cię zniszczy. Więc Bóg ma na myśli życie. Bóg ma na myśli dobre rzeczy dla Twojego życia. Bóg jest jak ogrodnik, który obcina suche gałęzie. Nie wiem, czy ktoś z Was pracuje w ogrodzie. Ja musiałem o tym przeczytać, bo ja nie mam ogrodu, nie pracuję. Ale Bóg, tak jak ogrodnik, obcina suche gałęzie, aby mogły urosnąć młode. Tak Bóg pragnie usunąć wszystko to, co wstrzymuje w Twoim życiu wzrost. To, co wstrzymuje Jego wolę w Twoim życiu, Jego powołanie. On to chce odcinać. A kiedy odcina, to przez chwilę to boli. Więc, kochani, śmierć mojej wizji, śmierć Twojej wizji, śmierć moich pragnień, śmierć mojego ja jest jednocześnie miejscem narodzin nowych rzeczy. W taki sposób rodzą się Boże cele. Rozwija się Twoje powołanie.
kiedy umieram dla siebie? Co zrobisz, jeśli Bóg poprosi Cię, abyś rzucił to, co Cię najbardziej cieszy? Co zrobisz? Co zrobisz, jeśli On poprosi Cię, abyś wyrzekł się Twojego daru, Twojego talentu, tego, co Cię definiuje, rzeczy, w których odnajdujesz swoją wartość? Czy byłbyś w stanie złożyć to na ofiarę? Czy jesteś w stanie oddać to Bogu? Tak jak Abraham, który czekał na swojego syna obiecanego Izaka. Kiedy Izak się urodził, to Bóg mówi, to chodź, teraz złożymy go na ofiarę. Ale Bóg nie był sadystą. Bóg chciał sprawdzić tylko postawę jego serca. On był na to gotowy. Kiedy poszedł to zrobić Abraham, to wiemy z Pisma Świętego, że gdzieś tam baranek wyszedł z krzaków i mówi, nie rób tego. Nie rób tego, bo ja nie jestem sadystą. Ja chcę, aby twoje serce należało do Boga. Kochani, kto dzisiaj jest dla nas, to jest dla ciebie Bogiem. Czy to jesteś ty, czy to jest twoja wizja, czy to jest twój plan, twoje marzenie, czy może jest to Jezus Chrystus? Kto? Możemy być pewni, że Bóg ma dla nas, ma dla ciebie, ma plan, ma niezwykły plan. On chce używać cię w niezwykły sposób dla swojej chwały. Dla swojej chwały, nie dla twojej chwały. Kochani, chciałem, abyśmy stali do modlitwy. I chcę zachęcić was do tego, abyś mógł przez chwilę coś powiedzieć Bogu, co dotyka twojego serca dzisiaj. Od 4 tygodnie mówimy o Bożym powołaniu. I niech to się realizuje. Powiedz Bogu, chcę oddać tobie całkowicie swoje życie. Jeśli jest choć najmniejsza jakaś cząstka pragnienia większej obecności w twoim życiu. Poczucia sensu życia z Bogiem. To możesz do Niego zawołać i powiedzieć, tak ciężko mi, Boże, dzisiaj poddać swoją wolę Tobie, ale chcę dzisiaj to zrobić. Chcę prosić Cię o to, abyś mi w tym pomógł. Chcę, aby moja wola była poddana Twojej. Jeśli masz to pragnienie, to módl się właśnie teraz. Panie, ja chcę modlić się dzisiaj z nami, z każdym z nas na tym miejscu, z osobami, które także będą oglądać się online tego kazania. Panie Jezu, chcemy prosić Cię o to i chcemy wyznawać, niech będzie Twoja wola, nie nasza wola. Chcemy, Panie, doświadczać tego. Chcemy najpierw szukać Bożego Królestwa, nie koncentrując się na tym, co może być nam dodane, ale chcemy szukać Ciebie, Twojej chwały, Twojej woli. Panie, przemieniaj nasze pragnienia, przemieniaj nasze serca, abyśmy byli blisko Ciebie. Abyśmy sprowadzali jako wierzący, jako Kościół Boże Królestwo tu na ziemię. Panie, modlę się o każdego z nas. Modlę się, Panie Jezu, z tymi, o tych, którzy są dzisiaj złamani i skruszeni. Panie Jezu, wierzymy i wiemy i doświadczamy tego, że Ty znasz nas i pamiętasz o nas. Widzisz nasze złamanie i skruszenie. Dodawaj sił tym, którzy są złamani. Dodawaj sił tym. Konfrontuj nas, którzy jesteśmy daleko od chodzenia w Twojej woli. Panie, wywyższamy Cię. Panie, także jako Kościół chcemy być w Twojej woli. Niech będzie Twoja wola, abyśmy mogli doświadczać Twojej mocy, Twojej chwały. Wywyższamy Cię, Jezu. Także chcę zachęcić osoby, które nigdy nie powiedziały, nie zaprosiły Jezusa Chrystusa do swojego życia, nie zaakceptowały Go jako swojego Pana Zbawiciela. To chcę Cię zachęcić, po prostu zrób to. Po prostu powiedz, Jezu, ja zapraszam Cię do mojego życia. Jeśli masz takie pragnienie, to możesz teraz tą krótką modlitwę, którą wypowiem, powtarzać za mną. Cały Kościół będzie powtarzał ją też, aby pomóc też Tobie w tej decyzji. Ale zachęcam Cię. Więc jeśli masz to pragnienie, módl się. Jeśli oglądasz to i masz pragnienie, też módl się tam, gdzie jesteś, tam, gdzie to oglądasz. Panie Jezu, tak chcę dzisiaj zaprosić Cię do mojego życia. Wyznaję, że dotąd żyłem bez Ciebie, według swojej woli, swojego planu. Wyznaję, że jestem grzesznikiem. Ale dzisiaj chcę zaprosić Cię i zapraszam Cię do mojego życia. Dzisiaj chcę prosić Cię, abyś przebaczył mi moje grzechy. Dzisiaj chcę prosić Cię o to, aby Twoja wola działała się w moim życiu.
Dziękuję Ci, Jezu, za zbawienie. Dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci za Twój plan dla mojego życia. Jezu, zapraszam Cię. Bądź od dzisiaj w moim życiu. Amen. Amen. Jeśli modliłeś się taką modlitwą, to chcę zachęcić Cię, zrób krok dalej. Zapytaj kogoś, jak możesz poznawać Boga. Możesz zapytać kogoś z Kościoła, jeśli oglądasz to online, gdzieś sobie patrzysz, to jeśli nie masz nikogo wokół siebie, kto mógłby Ci to powiedzieć, to możesz napisać do nas, kontakt znajdziesz do Kościoła na stronie Kościoła, sercemetropolii.pl. Zrób coś dalej. Zrób coś dalej. Kochani, dziękuję Wam. Nie było tak długo chyba? A można dłużej? Tylko po co? Kochani, naprawdę chcę Was zachęcić do tego, abyście rozważali to. Chcę Was zachęcić w wolnej chwili, obejrzyjcie sobie jeszcze te rzeczy. Nie po to, żebym ja się cieszył, że oglądają mnie, tyle odsłon, nieźle. Zadzwonię do kolegi innego pastora, powiem, ty widziałeś, ile mnie ludzi ogląda? Nie. Ale chcę naprawdę, dlatego głosiliśmy o tym. Dlatego głosiłem o tym, bo tak bardzo Bóg mnie też do tego zachęcał. I to jest naprawdę klucz do tego, żebyś Ty, żebym ja, żeby Kościół odnajdywał Bożą chwałę. Abyśmy naprawdę byli odzwierciedleniem Bożej chwały, inaczej to się nie stanie. Odkrywajcie Boga. Odkrywajcie Boga. To tyle, bo kazanie się drugi robi. Dziękuję Wam, Magda. Amen.